wygląda kino podczas pandemii, czyli ile kosztuje bilet, jak siedzi się w kinie, czy trzeba mieć maseczkę, czy nie. I już po rezerwacji widziałam, że co drugie miejsce jest jakby wolne musi być. Czyli jedna osoba siedzi, druga jest wolna, trzecia siedzi, czwarta jest wolna. Idziemy do multikina. To jest nasz pierwszy odcinek w maseczce. Nie ma jak w maseczce. I usiądziemy sobie razem, no. Spoko. A w ogóle nie ma coli z automatu. Czekaj, będzie tam... Będzie widać? Nie ma coli z automatu. Nigdzie w obrębie kina nie ma teraz żadnych ławeczek, nie można sobie usiąść, więc trzeba... Że poczekaj na sens, trzeba pójść do jakiejś tam specjalnie wydzielonej strefy. O, proszę bardzo. Dawniej to była kawiarnia, za pięknych czasów jeszcze. Żeby w kinie móc coś zjeść podczas seansu, trzeba mieć przełbicę. Lubią kupić za 2,50, tak jak teraz my to zrobiliśmy. Na razie jeśli chodzi o kino, to tak średnio bym powiedział. Mi się wydaje, że nic nie widzę i jest nieostro to przez tą przełbicę całą. O. Jakiś spawacz albo coś w tym stylu. Dobra, siedzenia nie są wykluczone, tylko po prostu trzeba zachować odstęp. No ogólnie są właśnie te miejsca, to... Czyli mamy 4 miejsca w 2 osoby tak naprawdę? Nawet 5, jeszcze to. Tak? No bo mamy 8 i 10. No to nie. Aha, no. Bo to jest jedno wolne od tego, 8 mamy, wolne. 10 mamy i musi być wolny.